Jak czuje się pani w roli mamy? No, powiem tak, znakomicie, znakomicie się czuję. To jest dla mnie naprawdę no, taki piękny moment w życiu. I w momencie, no, byłam w zaawansowanej ciąży, kręcąc tę edycję Top Model, więc ona zawsze zostanie w moim sercu. Wspaniale się tutaj produkcja pewną otwartością i taką naprawdę wykazała elastycznością, że mogliśmy realizować normalnie w pełnym wymiarze ten program. I teraz ten finał przeżywam jeszcze bardziej, wydaje mi się, bo po prostu jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, a poza tym to jest naprawdę bardzo, bardzo piękny finał 11. edycji Top Model. Co panią zaskoczyło w macierzyństwie? Ja myślę, że na tyle mam jakby przemyślane i oczekiwane to macierzyństwo, że naprawdę biorę go z całym jego kolorytem. Każda mama, myślę, ma takie podejście, jest po prostu otwarta i wydaje mi się, że ta otwartość jest najważniejsza na to, co się dzieje, jakie jest dziecko i tak dalej, więc po prostu staram się no, przeżywać ten czas jak najpiękniej, jak najpełniej. Mniej mnie zdecydowanie ostatnio, przez te ostatnie miesiące, dlatego że no, też skupiłam się na pewnych sprawach i staram się to wszystko tak dobrze skomponować, żeby naprawdę to życie było takie, jakie powinno być w tym momencie. Uważam, że no, na tyle jesteśmy świadomi wszyscy, że czasami się trzeba skupiać też na pewnych rzeczach i to jest piękne naprawdę. Jestem spełniona zawodowo, więc z przyjemnością teraz i z taką nic nie tracę jak dla mnie. Po prostu jestem tu i teraz i cieszę się tym macierzyństwem.